cyklu Janusze Przedsiębiorczości Janusz Filipiak zaleca mniej żreć. Donald Trump, będąc za starami Ameryki, chciał wyrwać kierownicę ochroniarzowi. Politycy pokazali prawdziwe twarze. Kaczyński podłą, a Sterczewski nietrzeźwą. O tych i innych sprawach będzie dziś mowa w moim autorskim przeglądzie wydarzeń w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS. Czwartek, 30 czerwca, Maciej Orłoś, zaczynamy. Część z Was już pewnie jest na wakacjach. Pozdrawiam szczególnie ciepło, bo miło mi, że oglądanie WTS-u nie traktujecie jako obowiązku, ale jako element miłego spędzania wolnego czasu. To jest bardzo miłe. Z tej części pewnie część spędza wakacje za granicą, a jeszcze z tej części część pewnie na te wakacje poleciała samolotem, prawda? I dla tych z Was mam złe słowa. Wy, hultaje, biedaki, cebulaki, zachciało się Wam wasze proletariackie siedzenia wozić po ciepłych krajach. Trzeba było w Polsce siedzieć przed telewizorem i ziemniakami się zapychać. Teraz pokażę Wam, co kupiłem sobie w zeszłym miesiącu. Ponieważ mój poprzedni samochodzik się rozpierdolił, kupiłem sobie nowego Wrestlera. Proszę bardzo, kurwa. A tak to teraz się nie dziwcie, że jest globalne ocieplenie i że Ziemia za 50 lat nie będzie zdatna do życia. To są wnioski, jakie wyciągnąłem z lektury wywiadu z polskim miliarderem Januszem Filipiakiem, właścicielem informatycznego Komarch. Pan Filipiak stwierdził w wywiadzie udzielonym podcastowi Forum Ibris, że dużą pracą do wykonania jest wytłumaczenie ludziom, żeby nie latali na urlopy do Turcji czy Grecji, bo te loty generują zanieczyszczenia. Dodał jeszcze, co jest dla niego równie ważne. Otóż uświadomienie ludziom, że nie mają tyle, za przeproszeniem, żreć. Jak ja idę do sklepu w swojej okolicy pod Krakowem, to przecież ludzie wynoszą takie siaty tego mięsa, że ja nie wiem, co oni z nim robią. Tu jest duża praca do wykonania. Sam Filipiak pochwalił się, że jego prywatny samolot pali relatywnie mało, bo to turbośmigłowiec, a nie odrzutowiec. Janusz Filipiak jest przy okazji znanym propagatorem recyklingu. Jako właściciel Piłkarskiej Krakowi na przykład zatrudniał na stanowisku trenera Wojciecha Stawowego. Co prawda zwolnił go w 2006 roku i to miesiąc po tym, jak podpisał z nim 10-letni kontrakt, ale przyjął go znowu na to samo stanowisko w roku 2012, by po 2 latach znowu go zwolnić. Ale to jeszcze nie koniec tej pięknej historii. Na początku czerwca Wojciech Stawowy znowu został zatrudniony w Krakowi, tym razem jednak jako opiekun juniorów. Podobnie było z innym trenerem, Stefanem Majewskim. Filipiak zwolnił go w 2008, ale w ubiegłym roku przejął ponownie jako dyrektora sportowego. Miliarder jest też autorem stwierdzenia takiego. Każdego specjalistę da się zastąpić skończoną liczbą stażystów. Jednocześnie potrafi narzekać, że zachodnie firmy drenują polski rynek pracy ze specjalistów, bo płacą za dużo i za mało wymagają. Widocznie stażyści mu się skończyli. Oraz klepki. A wracając do tematów zagranicznych, to za granicą dzieje się wyjątkowo dużo ciekawych rzeczy, więc teraz trochę się na nich skupimy. Mieliśmy już jednego ekscentrycznego miliardera przed chwilą, to teraz jeszcze o kolejnym. Donald Trump, o ile jest miliarderem, miał próbować wyrwać kierownicę agentowi Secret Service podczas jazdy 6 stycznia ubiegłego roku. To wtedy armia szczurów zaatakowała siedzibę amerykańskiego parlamentu. W wyniku szturmu na Kapitol śmierć poniosło 5 osób, prawie 150 policjantów zostało rannych. Do marszu swoich zwolenników namawiał właśnie Trump. Jak wynika z zeznań złożonych przez byłą asystentkę prezydenta Cassidy Hutchinson, Trump już w trakcie zamieszek zamierzał do nich dołączyć. Uniemożliwił to właśnie Secret Service, który ma takie uprawnienia, może czegoś zabronić prezydentowi, jeśli jest to niebezpieczne. Trump jednak się tym nie przejął i jak wynika z relacji byłej asystentki, która jednak, trzeba zaznaczyć, nie widziała tego na własne oczy, próbował w trakcie jazdy przejąć kontrolę nad pojazdem. Hutchinson zeznała to pod przysięgą, co oznacza, że jeśli udowodnione jej będzie kłamstwo, to może pójść do więzienia. Kłamstwo oczywiście zarzuca jej Trump, który jednak tego nie mówi pod przysięgą, a w mediach społecznościowych, gdzie nic mu nie grozi. Na zeznawanie pod przysięgą nie ma odwagi. Z dobrych wiadomości jest ta, że Turcja nie będzie już blokować przyjęcia Szwecji i Finlandii do NATO. Pewnie w najbliższych miesiącach lub latach okaże się, co Turcy za to dostaną, właściwie co dostanie ich prezydent. Na razie można spekulować. Może chodzić o przymykanie oczu na łamanie praw człowieka, ekspansję na syryjski i iracki Kurdystan, albo po prostu o kasę. Zobaczymy. Mimo wszystko dla nas to dobra wiadomość, bo tak zwana wschodnia flanka NATO zyska bardzo solidne wsparcie.
co potwierdzono zresztą na szczycie NATO w stolicy Hiszpanii w Madrycie. Przywódcy państw NATO stwierdzili w deklaracji, że Rosja jest największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników oraz pokoju na świecie. Jens Stoltenberg zapewnił, że Ukraina może liczyć na sojusz tak długo, jak będzie to konieczne. Liderzy uzgodnili wzmocnienie wsparcia dla Ukrainy. To zawiera w sobie systemy komunikacji, paliwo, wyposażenie osobiste, wykrywacze min oraz drony. Pomożemy Ukrainie przejść z systemu sowieckiego na natowski, tak powiedział Stoltenberg. No nie wiem, czy to wystarczy na obronę przed atakami Rosji, a granica ukraińsko-rosyjska mierzy, przypominam, ponad 1500 kilometrów, plus 1000 kilometrów granicy z Białorusią. I jeszcze inne fragmenty ustaleń przywódców państw NATO w Madrycie. Rosja celowo zaostrzyła kryzys żywnościowy i energetyczny, który dotyka miliardów ludzi na całym świecie i jest najważniejszym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników oraz pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim. Słusznie, zgadzam się z tym, stuprocentowa racja. Będziemy nadal przeciwstawiać się kłamstwom Rosji i odrzucać jej nieodpowiedzialną retorykę. Rosja musi natychmiast przerwać tę wojnę i wycofać się z Ukrainy. Panie Putin, słyszał pan? Proszę natychmiast przerwać tę wojnę. Białoruś musi zakończyć swój współudział w tej wojnie, tak czytamy w deklaracji. Oczywiście, mam nadzieję, że prezydent Łukaszenka usłyszał te słowa, zrozumiał i za chwilę wprowadzi w życie. Bardzo proszę. I jeszcze jedno ustalenie z Madrytu. Na kolejnym szczycie przywódcy państw NATO spotkają się za rok w Wilnie. Słucham? Naprawdę? Za rok? Tu jest wojna, Rosja jest coraz bardziej agresywna, coraz bardziej się panoszy, a panowie spotykają się raz na rok? A zresztą może słusznie, przecież prezydent Macron regularnie dzwoni do Putina, więc luz, sytuacja pod kontrolą. Pewnie, można powiedzieć, że Rosja jest państwem upadłym, w każdym razie moralnie i w pewnym sensie finansowo, bo stała się technicznie niewypłacalna. Przestała spłacać niektóre swoje długi zagraniczne. Niestety nie oznacza to, że faktycznie na Kremlu brakuje gotówki. Brakuje tylko dolarów, bo w tej walucie Rosja ma obowiązek spłacać zobowiązania. A przez sankcje nie ma ich jak zdobyć. No ale pomalutku może przyjdzie i taki moment, że i rubli im zabraknie. Do tego czasu niestety ta techniczna niewypłacalność ma tylko wymiar symboliczny. Poza tym, jak donoszą media, wiele firm po cichu tylnymi drzwiami, za pomocą różnych sposobów, trików, wybiegów, wraca na rynek rosyjski, bo kasa musi się zgadzać, więc o czym my tu mówimy? Ciekaw jestem, czy niedługo w ogóle zapomnimy o sprawie i trudno będzie mówić o jakiejkolwiek tak zwanej liście wstydu, jeśli ta lista będzie coraz dłuższa. Okaże się, że jak ktoś będzie chciał bojkotować firmy działające w Rosji, to nie będzie miał co jeść ani w co się ubrać. Takie tam czarne myśli. Zostawmy to, na razie przynajmniej. To może kilka słów o sprawie Tomasza Lisa. Radio Tok FM postanowiło, chwilowo przynajmniej, nie zapraszać byłego już szefa Newsweeka do porannej piątkowej audycji prowadzonej przez Jacka Żakowskiego. Stali komentatorzy w każdy piątek, to poza Lisem jeszcze Wiesław Władyka i Tomasz Wołek, który tak skomentował decyzję stacji. Mam nadzieję, że wszystko się wyjaśni. Mamy w piątek audycję i na pewno odniesiemy do tego, co się dzieje. Zbyt mało wiem, nie chcę więc teraz o tym mówić. Tekstów w WP nie czytałem. Tekst, przypominam, ukazał się w piątek i redaktor Wołek go nie przeczytał, ale w sumie po co? W końcu sprawa jest błaha i dotyczy tylko zarzutów wobec kolegi z tej samej audycji. No i co tam jeszcze mamy? No tak, prezydent Duda ułaskawił dilerkę narkotykową Paulinę P. wbrew opiniom prokuratury i sądu. No dziwna sprawa z tym ułaskawieniem i nie wiadomo właściwie dlaczego pan prezydent podjął taką decyzję, ale może nam, to znaczy nam Polakom, to jakoś wkrótce wyjaśni. Natomiast ja mam teraz kilka słów o panu prezesie. Otóż, wiedziałem co prawda, że jest mściwym intrygantem, aroganckim ignorantem, że ma klapki na oczach, umysłowo i emocjonalnie zatrzymał się jakieś 40 lat temu, ale że jest podły, to właściwie dopiero teraz się okazuje. Jego komentarz dotyczący osób transpłciowych na spotkaniu z wyborcami to już nie jest przejaw wyrachowania, to jest objaw po prostu bycia złym człowiekiem. Kaczyński powtarza jakieś zasłyszane stereotypy. Albo naoglądał się TVP, albo jego doradcy coś przeczytali chyba na demotywatorach, albo kwejku czy wykopie. Nie ma absolutnie żadnej potrzeby, żeby sprawdzać ich prawdziwość, bo pasuje mu to do grania nienawistnym tłumem swoich wyznawców. I nie myśli o tym, jaką krzywdę wyrządza osobom, które przez swoją transpłciowość są dyskryminowane. Przepraszam, nie dyskryminowane.
To brzmi zbyt delikatnie. Obrażane, wyzywane, a nawet bite. Tak, Jarosławie Kaczyński, może i twój elektorat jest zachwycony, bije brawo i pęka ze śmiechu, ale ty, wyśmiewając transpłciowość, w pewnym sensie masz krew na rękach. A na koniec Rodzynek. Młody, zabawny, błyskotliwy poseł Koalicji Obywatelskiej, Franek Sterczewski. No wiecie, ten sympatyczny polityk, który do Sejmu przychodzi w trampkach, a na rower wsiada na bani. Jakiś czas temu na takim nielegalnym wybryku przyłapała go policja. Sterczewski najpierw zaczął się zasłaniać immunitetem, a potem próbował głupi negocjować, żeby go puścili. Wyglądało to naprawdę fatalnie. Ale wiecie, co wygląda równie fatalnie? Że nagranie z kamery przypiętej do munduru policjanta w jakiś sposób trafiło do TVP Info. Jak myślicie, jak to się stało? I czy to przypadkiem nie oznacza, że w kolejnych wyborach parlamentarnych opozycja nie będzie miała przeciwko sobie tylko PiS-u, ale także teoretycznie bezpartyjną policję? Zostawiam was z tym pytaniem, ale nie samych, bo już zza winkla wychyla się Antoś. Witam. Witam. Dziś w kąciku kulturalnym zaczynamy od dobrych wiadomości, bo wokalista R. Kelly, którego ja na przykład kojarzę tylko z piosenki I Believe I Can Fly i z tego, że ciągle ciążyły na nim oskarżenia o pedofilię, rok temu artysta został przez amerykański sąd skazany i uznany winnym dokonywania przestępstw seksualnych z udziałem nieletnich, ale dopiero teraz sąd określił wymiar kary i dla 55-latka 30 lat więzienia może się okazać dożywociem. Ale nie tylko R. Kelly już sobie raczej nie polata, bo właśnie w wywiadzie udzielonym na Instagramie Alkowi Baldwinowi reżyser Woody Allen zapowiedział, że film, który ma nakręcić jesienią w Paryżu, może być jego ostatnim. Byłby to jego 50. film w karierze. Jak mówi, nie ekscytuje się już tak filmami jak kiedyś, bo czasy mamy takie, że kręci się film, jest on 2 tygodnie w kinach, a później umiera na platformach streamingowych. No, gdzieś tam prawda. A na koniec kącika dziś wyjątkowa piosenka, która wspaniale oddaje wszystko to, co czuję. Tak na oko jestem prawie całkiem zdrowy, wątpliwości budzi tylko stan mej głowy. A poza tym prawie wszystko jest w porządku, serce puka, wrzoda nie mam na żołądku. Płuca w normie i trawienie i wiaterki, i o dziwo nawet w dobrym stanie nerki. Głos jak dzwon i mógłbym być jak starta płyta, gdyby kurczę nie ten skurcz, co gardło chwyta. Polecam wam program Antka, witam na YouTubie. Polecam wam też kolejny WTS, czyli mój program. Kolejne wydanie już w niedzielę. Trzymajcie się, cześć. Orłoś, ty się tą polityką tak emocjonujesz, że zapominasz o subskrypcjach, o obserwowaniu, o lajkowaniu, czy tam jak to się mówi, o komentowaniu, o patronowaniu na Patronite i zapomniałeś pozdrowić patronów. No co się, chłopie, z tobą dzieje? Co się z tobą dzieje? No to ja muszę państwu, widzom, przypominać o tym właśnie, więc przypomniałem i pozdrawiam i trzymajcie się. Cześć.